nad rzeźką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeźki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka piżdeka. Z apteki poszła do flaszki, kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gdzieś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. A przy tym na przekór kaczkom czesała się wygałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy w Brytwanie.